tędy czy nie zjechać. Żebym zaraz do wody nie wjechał, kurwa, bo dosyć stromo tutaj jest, dobra. Dobra, luz. Czekajcie, widzowie. Musiałem przemeblowanie w kasku zrobić, bo mi kaptur zasłaniał. Znaczy zrobił tak, że kask mi spadał. Kurde, jak ja nie lubię w tych goglach jeździć, ja pierdzielę. Niestety noszę okulary i kurwiające to jest. W planach mamy, widzowie, kupić trosy. Myślę, że wakacje będą. Będzie woda za bardzo. Zaraz to wstajemy. Temperatura.
temperatury w nocy na minusie na ten i powiem wam, że zapalił z pierwszego. Myślałem, że będę musiał ładować akumulator. Ale nie. Dobrze, że nie trzeba. Nie chciało mi się. Ej, a wiecie, że byliśmy na tym? Na live'ie Macława z tej ekipy. Oglądał nasz kanał, tylko on niestety zobaczył nasze soty, tylko myślał, że my nagrywamy takie. Myślał, że nagrywamy tylko odcinki takie sotowe, nie? Ten dobry. Lód na tym, a ten się lód pokrywa, kurwa. Co tu się dzieje? Przyjedziemy? Ej, powiem wam, że... Ja pierdolę. Właśnie tego się bałem, kurwa. Tu są takie błota. No i już. Płat zrobiony. Opa, widzicie? Się można tak jebać. Jeszcze mam buty, kurwa. Nie, on się zapada cały, ja pierdolę. Ej, widzicie to? On mi się zapada. Kurwa, jaka szarpia ci. Kurwa! Tak to jest, widzicie? Nie wyjadę stąd, no. Do przodu to też nie ma szans. Najgorsze jest to, że to są właśnie takie bagna. Chujowe, no.
kurde, widzowie, sukces. Wyjechałem, ale powiem wam, że może to nie jest jakieś duże błoto. Ja wiem, że tam każdy będzie pisał, że zaraz 4x4 by przejechał i w ogóle. Chodzi o to, że to jest takie błoto, że jak wjedziesz, to normalnie koła to jak kurde byś, nie wiem, jakiś klej wjechał. Przez ran. Minus 2, ja kurwa, po kolana.